Dobra, obejrzmy to. Cyrk przyjechał, czyli pierwsze obrady Sejmu. Zobaczmy, skrót polityki. Ciekawy jesteś, co się dzieje, Cyry? Zobaczmy. Pierwsze obrady Sejmu za nami. W sumie nie w całości, ale pierwszy dzień obrad Sejmu za nami. Wybrano marszałka, Szymon Hołownię na tym zaszczytnym miejscu. Wydarzyły się rzeczy, było ślubowanie. Były inne, Polityka? są ciekawe Najważniejszy projekty ustaw, temat. które mają nadać nowe polityczne tło tym wszystkim wydarzeniom. I dzieje się naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, więc bez przedłużania. Zostawcie lajka, zostawcie suba, bo tu nie ma co przedłużać, tu trzeba lecieć chronologicznie. Zaryzykujemy twierdzenie, że inby, a propos tego posiedzenia Sejmu, wydarzyły się zanim jeszcze wydarzyło się posiedzenie Sejmu. Bo widzicie, dwie różne partie złożyły dwie różne propozycje ustaw, które będą w tym nowym Sejmie dyskutowany już takie z wejścia, z bomby. Od razu zaczynamy. Jest to Lewica ze swoimi ustawami dotyczącymi aborcji oraz Konfederacja ze swoimi ustawami podstawiającymi nogę Trzeciej Drodze i Koalicji Obywatelskiej. Bardzo ciekawe. Zaczynając od Lewicy. Ostatnimi czasy na Lewicy wylało się dosyć dużo nieprzychylnych komentarzy, biorąc pod uwagę fakt, że aborcja, która była dla nich jedną z głównych rzeczy, nie wpisali do swojej umowy koalicyjnej, nie wpisali z innymi partiami do umowy no, nie koalicyjnej, wiem, no bo wiadomo, Trzecia Droga stawiała tutaj bardzo zaporowe warunki, nie chciała się na to zgodzić. No i Lewicy obejrzało się za to, że tutaj powstało zagrożenie, że nie spełni swoich obietnic wyborczych. No i Lewica teraz, żeby trochę uratować się z tego strzału i żeby pokazać, że kwestie praw kobiet są dla niej bardzo, ale to bardzo ważne, stwierdziła, że tak naprawdę jeszcze przed rozpoczęciem się tego posiedzenia ogłosiła, że składa dwie ustawy. Pierwszą ustawę, która ma legalizować aborcję do 12 tygodnia, tak wiecie, jak zakładano powiedzmy, ale też zapowiadaną ustawę ratunkową, która ma zdepenalizować pomoc w aborcji. No i jakby stwierdzili, że zgłaszają te dwie ustawy i idą z nimi od razu do Sejmu. I jest to o tyle ciekawa kwestia, że przez to, że złożyli je tak szybko, no to jeśli potraktujemy poważnie zapowiedzi pana marszałka, teraz Szymona Hołowni, o tym jeszcze będzie i to będzie jeszcze ważne w przypadku następnych ustaw, ale jednak o tym, że wyrzucamy zamrażarkę, czyli kończymy z procederem mrożenia ustaw w nieskończoność no i niepoddawaniu ich głosowanie, no to te ustawy będą głosowane dosyć szybko i może nam tutaj bardzo mocno wyjść stosunek różnych aktorów, różnych partii do no właśnie całej tej kwestii związanej z aborcją, prawami kobiet i tak dalej. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo wiecie, z jednej strony mamy kwestię tego, że Trzecia Droga jest dosyć niechętna do tych pomysłów, ale jednak no można gdzieś tam zakładać, że nie fajnie byłoby zaczynać pierwsze koalicyjne współprace od tego, żeby się bardzo mocno z sobą nie zgadzać. Ty, to w sumie Lewica nawet strategicznie do tego podeszła, no. Z drugiej strony mamy koalicję Nawet obywatelską, five gdzie jesteśmy bardzo ciekawi, jak się zachowa, szczególnie, że wiecie, no Tusk obiecywał, że na swoje listy nie wpuści ludzi, którzy będą przeciwni w ogóle, więc czysto teoretycznie wydaje się, że wszyscy tam powinni zagłosować na tak. Ogarniemy. Co zmienia jednak faktu, że my średnio wierzymy w to, żeby te ustawy mogły jednak przejść. Po pierwsze mamy Trzecią Drogę, która będzie tutaj stała okoniem i trochę nie widzi nam się sytuacji, w której faktycznie ta ustawa zbierze większość, ale nawet gdyby zebrała, to jest jeszcze Andrzej Duda. W ogóle Andrzej Duda, który w swoim przemówieniu mówił o propozycji, że nie można się zasłaniać tym, że Andrzej Duda je zawetuje. Pomijmy, to będzie przy Andrzeju Dudzie. W każdym razie, no, sytuacja wygląda w ten sposób, że Lewica w naszej opinii, nawet jeśli wierzy oczywiście, że to jest ważne i może jej się udać, o tyle chyba robi to bardziej, żeby zabezpieczyć swoje interesy i pokazać, że ona cały czas walczy o te kwestie, niż żeby faktycznie to przepchnąć, bo w tej sytuacji, jeśli nie mają czegoś ogarniętego, może mają, no to może być ciężko, żeby jakkolwiek te ustawy faktycznie w życie wprowadzić. Ale zobaczymy, może mają coś przygotowane. Drugą partią, która złożyła takie wcześniejsze ustawy, wczesne ustawy bardzo, jest Konfederacja. Konfederacja zapowiedziała złożenie też dwóch ustaw, przy czym dwie te ustawy są, tak jak my nazywamy, trochę podłożeniem nogi pod Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę. Dlaczego? Bo te ustawy są niczym innym, jak wyjęciem postulatów obu tych partii i powiedzeniem, ej słuchajcie, bo wy chcecie to wprowadzić, to w sumie weźmy to wprowadźmy. My jesteśmy z wami, w sumie nam się to podoba. Ale... Wy, Koalicja Obywatelska. Siki tequila. Cześć, co oni zaproponowali wprowadzić on terapowia? Dzięki za 9 lat. 60 tysięcy złotych kwoty. Bóg czym cię obdarzył, to jedynie starością i poślizgami, no. Wolnej od podatku, to weźmy. O wy, Koalicja kurde, Obywatelska, proponowaliście 60 tysięcy prowadzą złotych to kwoty teraz? Wolnej od podatku, Rel? To weźmy to wprowadźmy. W sumie obiecaliście to w 100 dni, więc co za problem, lecimy. No a wy, Trzecia Drogo, obiecywaliście dobrowolny ZUS. I to jest w ogóle ciekawa. Dobra, ty serio, jak oni to wprowadzą, to już jest win w wyborach. To już wystarczy, to już nie muszą nic robić do końca przez 5 lat, czy ile to trwa. Bo już i tak wystarczająco dużo zrobią. Sprawa, bo Trzecia Droga obiecywała dobrowolny ZUS, ale Konfederacja też obiecywała dobrowolny ZUS. Tylko to były dwa trochę różne postulaty, bo Konfederacja szła w stronę, no, że dobrowolny ZUS, w sensie chcesz płacić ZUS, to płać jako przedsiębiorca, a nie chcesz, to nie płać. Versus Trzecia Droga, która nazywała to dobrowolnym ZUS-em, ale chodziło tam o to, i faktycznie mieli to od zawsze w programie też dla jasności, że jeśli jesteście małym przedsiębiorcą i grozi wam jakaś tam ciężka sytuacja finansowa, to możecie zawiesić płacenie ZUS-u na jakiś tam określony przez nich czas. Więc tutaj sprawa jest podwójnie nieprzyjemna, bo jeśli Konfederacja złoży to w tym powiedzmy modelu, który gadałem o czym? Wszędzie, ale jednak no bardziej złożą swój postulat, który nazywa się tak samo i wiecie, no Trzecia Droga trochę jechała na tym, że tak go przedstawi. Ej, w sumie ta, ty, jak Konfederacja dała te pomysły, znaczy się ustawy o 60 wolne i dobrowolny ZUS, a tamci są za tym i to i tak odrzucą,
To znaczy, że nic nie wprowadzą, co obiecali, rel? Albo będą się tłumaczyć, to my to wprowadzimy, ale nie tak jak Konfederacja chce, tylko jak my chcemy, ok? My to musimy napisać, ja coś czuję, że tak będzie. Sadgę. Mimo tego, że w programie, tak jak mówimy, od zawsze mieli zapisane, tak jak no, mieli to zapisane, tak jak my mówiliśmy przed chwilą. Ale jednak będą musieli trochę odkręcać te słowa i tłumaczyć, że nam nie do końca o to chodziło i tak dalej. Dzięki. To też źle wygląda super, na samym początku, zaraz po tym, kiedy przejmujecie władzę. Więc Konfederacja wychodzi z dwoma takimi postulatami, mówiąc trochę sprawdzam w ramach obietnic wyborczych. No i wydaje nam się, że tu może być problem, no bo trzecia droga nie będzie chciała tego zrealizować, bo to nie do końca jest to, co proponowała, tylko nazywać tak samo. A Koalicja Obywatelska może i chciałaby zrobić 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, ale po pierwsze, no to tak wiecie, z dnia na dzień może być ciężko. Chociaż sami obiecywali, że zrobią z dnia na dzień. A druga sprawa, że czemu ci ciężko? Już padały głosy jeszcze jakiś czas temu. O tym, a co to za problem ciężko to zrobić? Pytam się teraz. Skoro mają większość, róbcie i luj. Ty się teraz pytam, co to za problem? Nie za bardzo jest na to miejsce w budżecie, oni tego nie widzą, więc tam też... Nie no, ci już budżetu, coś pieprzenie. Dobra, zaczyna się klasyka, dobra, zaczyna się, już widzę to. Będą pieprzyć, że nie ma i zaraz podatek nowy nałożą, żeby było na to, żeby zrobić 60k wolne, ale potem zapomną 60k zrobić, a podatek zostanie z nami. Klasyczek. Też mogą być znowu problemy, a to sprawia, że obie te partie mogą mieć problemy już na samym samiutkim początku i przy no pierwszych tak, rozmowach w ogóle w Sejmie, klasyk. No bo ich postulaty zostają, wiecie, złożone na zasadzie, ej, to zrealizujmy, no to już wiadomo, to, co będzie z tym PPK. Kręcić, albo nie po prostu zrealizują, to jest inna opcja. Wtedy pewnie dużo wygrają i dadzą wygrać Konfederacji, tylko z tym... Czy było już coś takiego? Chłopie, to, że wprowadzali tymczasowy podatek na chwilkę, to było już z miliard razy nie tylko w Polsce, ale w każdej cywilizacji na tej planecie. Pytamy się, czy jest to w ogóle możliwe. Zobaczymy, ale będzie to ciekawy sprawdzian na to, jak rozegrają to politycznie. No ale dobra, zaczęły się obrady Sejmu, tam się działy rzeczy, wychodzi Andrzej Duda. Andrzej Duda wychodzi z mocnym przemówieniem, mówiącym o tym, że on jest twardym prezydentem, że on będzie, wiecie, używał weta, że on będzie dbał o dobro Polaków, Polski. Konfederacja złożyła taki wniosek, że ta kwota ma być 500k, a nie 60. Nie, no nie wierzę, że 500. I tak dalej, i tak dalej. Klasyczna narracja Andrzeja Dudy ostatnimi czasy, który, no jakby, prawda, tutaj robi się na męża stanu i tak dalej. Rzucił ciekawy, co ty ględzisz? Punkt, mówiący o tym, że ja będę używał weta. Mam nadzieję, że opodatkuję streamerów i youtuberów, skarbówka się na ciebie, ale... Wiesz, że ja płacę podatki w porównaniu do twojego starego handlującego skarpetami na chodniku, który pewnie ZUS-u nawet nie płaci i policja mu codziennie mandat daje. Wiesz, że muszę ci zapieprzyć teraz listwo ojcowską, żeby troszeczkę cię jakby ocucić, koleżko. Rozumiesz? Czy nie? Ta, ale jak wy nie możecie go używać? Skąd wiedziałeś, że nie płaci? No bo wczoraj go widziałem, przecież kupowałem od niego. Powiedział mi, że bez rachunku to taniej. No i mówię, no wiadomo, że lepiej bez rachunku. Jako wymówki, że nie mogliście spełnić obietnic wyborczych, bo to jakby jest na was, nie na mnie. Ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla Orbo, niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Ma w ogóle trochę racji, bo... Co on tam mówi? Ty, ja znowu nikogo nie słucham. Spełnić jak zawsze. To jakby jest na was, nie na mnie. Ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Ma w ogóle trochę racji, bo w kampanii często zadawano pytanie, okej, a Duda się na to zgodzi czy nie, ale no zobaczymy, tak, bo w sensie to czy Andrzej Duda wetujący coś będzie odpowiedzią opozycji, będzie mówienie, ale Andrzej Duda zawetował, czy to będzie działało na wyborców, czy nie będzie działało, to ważne. Się jeszcze okaże tak naprawdę. I my byśmy tutaj nie przesądzali, zobaczymy jak to się potoczy w ciągu następnych paru miesięcy. Z ciekawostek... No jak on blokuje wetę, to do Senatu wtedy idzie i chyba jak tam już zaakceptują, to idzie dalej, w życie wchodzi. Kaczyński, który przed spóźnione na po prostu przedłuża się hymn śpiewać jakby w tej drodze. Chyba, że tam też odrzucą. Na swoje miejsce w Sejmie, bo tak wiecie, go złapało w środku na powiedzmy tym, wiecie, takim przejściu między ławami. To poza tym jeszcze, prawda, prawie że spał. Więc co, ja robiłem powyborczy live, jest cały na YouTubie, obejrzyj sobie. Teraz oglądamy to. By Andrzeja Dudy, albo spał po prostu. Witam, burczy kot. Ciekawe. No ale dobra, Andrzej Duda powiedział rzeczy, marszałek senior powiedział rzeczy, zaprzysiężenie. Zaprzysiężenie... Jak do Sejmu, a nie do Senatu to idzie potem? W Senacie jest PiS? Większość ma? Oczywiście klasyczną zabawą, gdzie na przykład liczono, ilu posłów powiedziało, tak mi dopomóż Bóg, no bo można gdzieś aha, tam... Aha, 75% musi być. No tak, nie mają tyle, no. Powiedzieć, że ślubuje, tak? Ślubowaniem za przysiężenie. Albo można powiedzieć ślubuje i dodać tak mi dopomóż Bóg. No i tam jakby klasycznie liczono ile jest opcji. Tutaj macie napisane kto ile powiedział.
Liczba posłów używających zwrotów tak mi dopomóż Bóg 329. Było 330, aha. No i co z tego? Dziękuję ci bardzo. Inżynier biznesu dał na Golibordę 77 zł i 70 groszy. Skarga masz na ten podatku, co musisz zapłacić. Niech hejterów boli. Dziękuję też Agacie za 34 lata. Dzięki, inżynier. Nie, no widzę, no normalnie, niestety. ZUS jest płacony, podatek dochodowy. Nie da się tego obejść, chyba żebym z Polski wypieprzył lotę, to tak. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Ty, i co to oznacza, że 330 powiedziało tak mi dopomóż Bóg, że jest kościelne państwo? Czy nic to nie oznacza? Chyba to głupota. Powiedzieli sobie po prostu, taka tradycja. Ale poza tym oczywiście wiele innych ciekawych rzeczy. Wygwizdano Mejzę i Mateckiego jako dwóch jedynych ludzi w trakcie ślubowania. Litewka z Lewicy kontynuuje swoje jakby bycie bardzo odrębnym od Lewicy, bo cała Lewica powiedziała, że ślubuje. Litewka dodał tak mi dopomóż Bóg, dalej oddziela się od reszty towarzystwa. A poza tym mogliśmy... Aha, ten z pieskami. Czyli on z Lewicy pewnie niedługo przejdzie do PO. Zobaczyć wiele niesamowitych twarzy, no fakt, że... Widziałem chyba Pitrex, widziałem, a to ma być niedługo, nie? Jest niesamowity. Siema Dance, siema. Wiecie, no, to, że można zobaczyć jednym... Co do kwoty wolnej, to Konfa złożyła projekt, w którym podnoszą kwotę, zmniejszają podatek z 3,6 do 3,60. Co oznacza kwotę? Cześć, co? Nie no, 60 kwota wolna od podatku, o co chodzi? Lazarek, weź mi jakoś tego, podeślij, jak to wygląda, jakiś link. Miejscu Sasina, Tuska, Kowalskiego. No bo wiem, że jest coś takiego, że Tusk dużo zapowiadał rzeczy takich, jak to się mówi, pro na ten, na wolny rynek. Takich, że dobrze, kapitalizm, wiesz o co chodzi, dla ludu, ale nie dla nierobów. Czyli na przykład kwotę wolną od podatku chciał podnieść. Tylko, że Tusk takie rzeczy też zapowiadał kiedyś i nigdy z tego nic nie robił, nie? To w sumie ciekawe, czy on to przepchnie. Wydaje mi się, że powie, że to pieprzy w dupę. Sadgę. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa, odliczana w rocznym obliczaniu podatku. Ta 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dobra, i co? Czekaj, o co tu chodzi? Jest pierwszy w X kadencji Sejmu projekt ustawy podatkowej. Chodzi o zmianę PIT-u autorstwa Konfederacji. Jeśli kwota zmniejszająca podatek ma faktycznie wynosić nie mniej niż 60 tysięcy, to znaczy, że kwota wolna wyniesie 500 tysięcy? Co? Coś tu nie rozumiem. Ty, to jest chyba jakieś... Co niby? Tu chodzi chyba o to, że 60 tysięcy jakby się łącznie to zapłacić do podatku, że 60 tysięcy niby uniknąłbyś podatku, czyli niby 500k, ale to jest jakiś fake. To jest, ktoś tu chyba źle przetrawił. Albo nie wiem, tam jakiś misklik był. Ty, coś tutaj nie gra, nie wiem ty. Jest jakieś dziwne. On już tak jest na pograniczu, bo się na końcu, ale powiedzmy... Ty... Tu ogólnie chodzi o to, że 60 tysięcy dochodu rocznie to ma być ten i powyżej tego podatek dochodowy, no. Tak przynajmniej rozumiem, to oni teraz jakoś to inaczej. No widzę tam Lazarek, że to rozpisali, ale to jakieś dziwne. Rządowe papiery to jest ustawa o kwocie wolnej od podatku nowej. Może tak, wikunia. Klasyczek. Jedno, nie? Ale... Nie no, ale szczerze wprowadziliby kwotę wolną od podatku, tak jak tu zgadał, 60k, nie? To bardzo pozytywna zmiana by to była, no bo przecież to by dotknęło tylu ludzi. Dużo lepsze niż podnoszenie minimalnej co chwila. Dzięki. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Jeszcze zlikwidować ZUS do jakiegoś dochodu? Jest pięknie. Bordę 5 zł. Będziesz oglądał aferę Stanowski kontra kanał sportowy. Chyba, że już oglądałeś, bo dawno nie byłem na strumyka. Widzę, cała jest na YouTubie. Chyba z 2 godziny trwa moje pieprzenie o tym. Także wejdź sobie na kanał i tam jest cały filmik. Wstawiłem. Coś tam wstawiam z oglądania, nawet to jest na bieżąco w miarę.
prawda, no, zobaczenie na dzięki, żywo. Dzięki za dotację. Poprzedni teren, ale jednak Kołodziejczaka siedzącego w ławach sejmowych bez. Dobra, oglądajmy, bo się już pogubiłem. Pieprzymy o tej kwocie, a on jeszcze więcej tu rzeczy ma do powiedzenia. Giertych przyjechał do Polski, jest tu wreszcie z nami, niesamowite całkiem. Mejza to inna sprawa, że Giertych z tego, na kogo będzie pan głosował? Na Giertycha. Aha. Sejmie, ale mamy też na przykład Wiśniewską, no, czyli to więc jakby będzie, no, patrzenie na to, kto się dostał z tych listek dalej, całkiem niesamowity. Roman Giertych na polskiej ziemi, to jest chyba taka jedna z bardziej niesamowitych rzeczy, w ogóle zapowiedział, że jakieś pozwy w ramach tego, że go prokuratura prześladuje i tak dalej, więc to ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy. I po ślubowaniu stała się rzecz ciekawa, no bo wierzę Mateusz Morawiecki, on oficjalnie wyszedł po to, żeby złożyć dymisję, nie? Tak w sensie, żeby powiedzieć, że już jakby on nie będzie posłem i tak dalej, jakieś takie krótkie pożegnanie, zrobić te sprawy. No i oczywiście, no, wiadomo, że on teraz będzie wyznaczony przez prezydenta, właściwie już jest wyznaczony przez prezydenta w momencie, jak to nagrywamy. Wiadomo było, że to jest tylko na chwilę, ale tak symbolicznie miał to złożyć. Tak mówią przepisy po prostu, nie? No i Morawiecki faktycznie wyszedł, tylko że zamiast po prostu złożyć to wszystko i powiedzieć, dobra, git, no i tam zrobić, nie wiem, 3-minutowe przemówienie czy cokolwiek, to poszedł w bardzo długie przemówienie. Nie liczyliśmy jak długie, ale bardzo długie. 30 minut gadał? Najpierw zaczął chwalić rząd, potem zaczął mówić, jakby jakie są punkty wspólne między nimi a innymi partiami. Potem zaczął iść w stronę tego, że trzeba w ogóle te projekty konkretne kontynuować, że jakie rzeczy są najważniejsze dla Polski, jakie się udały. Przeprosił za to, co się nie udało. Był nawet w miarę miły dla opozycji przez chwilę, potem przestał, ale ogólnie był raczej miły niż niemiły. I mówił strasznie. Dziadek, ja cię proszę, kapitalizm to służy tylko tym, co mają kapitał. Każdy biedny żyje od wypłaty do wypłaty, ledwo starczy na wszystko. Dobra, nie zaczynaj bajterku, bo ja w to nie idę w tą stronę. Ja oglądam, ja reaguję na filmik. Przeprosił za to, co się bajterze nie dało, był miły dla opozycji przez chwilę, potem przestał, ale ogólnie był raczej miły niż niemiły. I mówił strasznie, strasznie długo. W końcu nawet marszałek senior mu przerwał z takim, ej, bo my się umawialiśmy na jakąś taką spoko, krótką, tutaj chciałeś to właśnie złożyć dymisję i tak dalej, a ty expose robisz, to może byś zrobił je później. Nie, bo przyjdzie na to czas, no, więc jak nerwy są, były gigantyczne. Psycha nie siadła przynajmniej. Umawialiśmy się na sprawozdanie, a na ekspozyty przyjdzie jeszcze czas. No co Morawiecki powiedział, tak, oczywiście już kończę, po czym mówił znowu bardzo długo. Było to dziwne strasznie, ale w największym skrócie sprowadzało się do tego, że Morawiecki po raz kolejny próbował przekonać wszystkich, że ej, głosujcie na PiS, w sensie chodźcie z nami do koalicji. Stardew Valley, czy myślałem? To jest ta 2D gierka? No ta, no ale to nie wiem, czy będę grał. Kiedy DS1? Nie wiem, ale niedługo. To jest super, my naprawdę ogarniamy, wszyscy tutaj tam co siedzą. Weźcie, chodźcie do nas, bo jesteśmy propolscy, nie tak jak oni. Weźcie, chodź, chodź. Będzie fajnie. I tak czas leciał, a Morawiecki dalej mówił. To było trochę straszne. No ale w końcu przestał mówić i przyszedł czas na wybór marszałka Sejmu. I to jest taki pierwszy moment, w którym faktycznie dzieje się polityka i można policzyć szable i zobaczyć, czy ta koalicja, która chce rządzić, jest cokolwiek warta. Naprzeciwko siebie stanął Hołownia oraz Witek. Hołownia oczywiście z Polski 2050 i kandydat na marszałka Sejmu opozycji, tej zjednoczonej w koalicji, znaczy się reagujemy. Oraz Witek z PiSu, która w zeszłej kadencji była marszałek Sejmu. No i bez niespodzianek Hołownia wygra. 265 głos. Aha, czyli wszyscy z PiSu zagłosowali na nią co do jednego i reszta zagłosowała na Hołownię. Dobra. Hołownia wygrał i zapowiedział wiele rzeczy. Zapowiedział usunięcie barierek sprzed Sejmu, które w ogóle już wcześniej były rozbierane przez ludzi jeszcze tego samego dnia, co Hołownia w ogóle zauważył. Tyle powiedział, że to będzie miejsce dialogu, że będziemy słuchać ludzi, że będziemy rozmawiać z ludźmi, że będziemy dogadywać się z dziennikarzami co do lepszych procedur pracy dziennikarzy, mieli większy dostęp, jak to zrobimy, że Hołownia będzie człowiekiem, który będzie pilnował zasad, będzie twardy dla wszystkich tak samo i że będzie sprawiał, żeby tu faktycznie panował dialog i żeby było super. Do tego wszystkiego odpali swój własny podcast. No, ciekawe. Nie, że Szymon Hołowni, tylko marszałka Sejmu, będzie podcast marszałka Sejmu. Ciekawe. A także co mówiliśmy na początku, zapowiedział usunięcie zamrażarki sejmowej, czyli tej takiej idei, w której właśnie, wiecie, jakby marszałek dostał jakąś prawda, ustawę i zamiast ją podać pod głosowanie jak powinien, no to stwierdza, to my tam wydłużymy termin tak w nieskończoność i w sumie nigdy jej nie podamy w głosowanie, żeby nawet nie było jej w obradach i tak dalej. Więc jakby on stwierdził, że z tym kończy, co jest ciekawe w kontekście tych pierwszych ustaw, o których wam mówiliśmy na początku filmu. No właśnie. Jeśli faktycznie powiedział prawdę, to będą zaragłosować te ustawy. O, ciekawe. Jakby wierzymy, że ciekawa. Będzie, czemu mielibyśmy mu nie wierzyć? No to te ustawy znajdą się na tych głosowaniach bardzo, ale to bardzo szybko. Siema, forma, jak witam. Szymona Hołowni, co Szymona Hołowni, to musimy przyznać, że wypadł całkiem nieźle, jako ten marszałek, tak ogólnie już potem też, że faktycznie jakoś tak, no, wydaje. Wiesz, wypadł dobrze, bo on umie prowadzić rzeczy, nie? Zobaczymy, jak będzie po czasie, jak już mu psycha siądzie od gadania z tymi ludźmi daily. Się być odpowiednim czekiem na odpowiednim miejscu. Oczywiście to były te pierwsze obrady, które są takie bardziej, wiecie, podniosłe, wolniejsze i tak dalej. Zobaczymy, jak sobie będzie radził. Zaprosi Hołownia. Trzeba robić takie obrady. Gdzie ty, a kiedyś Gimper 100 lat temu miał w Sejmie wywiady z Korwinem. To ja zrobię z Hołownią, rel?
to się przepycha materiał i jakby leci się jak najszybciej, żeby się wyrobić ze wszystkim. Ale no, na razie tak, prawda, no, dawał sobie radę i było w miarę git, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Poza tym jednym fragmentem, gdzie powiedział, że to jest miejsce do dyskusji, a nie oktagon, Szymon Kotłownia. Jak to powiedział, MMA. To a, widziałem, MMA. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. No i jak został wybrany, to przyszła pora na... Jak nie jest oktagon, a co to niby? Marszałku i wice... To jest lepsze niż oktagon MMA, bo nie ma PPVS. Wicemarszałkowie... Pay-per-view. Ale to bardzo ciekawa kwestia. No bo tutaj mówiło się najwięcej tak naprawdę o tym, że po pierwsze, Konfederacja może nie dostać swojego wicemarszałka. Oraz ta sala to sypialnia w sumie. PiS-u, bo o ile no, nikt nie kontestował ile, że PiS dostanie swojego wicemarszałka, no bo powinien dostać, o tyle już wcześniej były informacje o tym, że no ale to nie będzie Witek. Bo Witek, zdaniem opozycji, przynajmniej dużej części, łamała prawo, jakby robiła złe rzeczy. Wielu osobom nie podobały się jej działania, dlatego też do, tam jakaś część opozycji mówiła głośno o tym, że Witek nie zasługuje na to, żeby być wicemarszałkiem. Może sobie kogoś tam mieć, ale to nie będzie Witek. No i zaczęło się od tego, że najpierw w ogóle głosowano, ilu wicemarszałków będzie. No i ogłoszono, że będzie 6. To była ważna informacja dla Konfederacji. A ilu może być max? Na tym, że Koalicja Obywatelska chciała 2 marszałków i gdyby było tak tradycyjnie 5, no to Konfederacja by się nie załapała. Ale załapała się z tego prostego powodu, że no zrobiono 6, tak? Był taki ukłon w stronę Konfederacji. I on się zbiega mocno z taką narracją opozycji. Która jest robiona o takim dialogu i przywróceniu parlamentaryzmu i właśnie tych takich wszystkich zasad i tradycji, powrotem do Sejmu i nie zachowanie się jak PiS. Ewidentnie zagrali to pod to. I w ogóle skończyło się na tym, że Bosak, który został wicemarszałkiem. Dzięki Wenetu. Witam, przerwa była, bo studia się zaczęły. Okej. Dzięki. U mnie mega spoko, niestety stwierdziłem, że będę robił gierki sobie. No dobra, więc rób jak ja przetestuję jak wypuścisz. Dzięki za 21 lat. Ty dziadek, ale serio powiedz mi, jak ten kapitalizm, który pomaga w tworzeniu się monopolów bez regulacji na wypłatach czy cenach, ma pomóc wszystkim, a nie tylko bogatym. Powiedz. Ciekawe, widzu. Ale nie musisz się przejmować. Ty nie jesteś z kraju 17 świata. Nie urodziłeś się w Etiopii i tym. No. Jesteś akurat w takiej części świata, że zyskasz na tym, widzu. To korzystaj, póki możesz. Marszałkiem z ramienia Konfederacji, to w ogóle dostał najwięcej głosów. Takich wiecie, bez oporu, ze wszystkich, nie? Poza nim wicemarszałkami zostali Czerzasty, Zgorzelski z PSL-u, Wielichowska i Niedziela, obie z Koalicji Obywatelskiej. No i przyszło do Elżbiety Witek. No i było głosowanie w sprawie Elżbiety Witek, ale zanim było głosowanie, to w ogóle przy każdym z kandydatów, to ktoś jakby przedstawiał tą, wiecie, propozycję, powiedzmy, Sejmowi, no i on wychodził na mównicę, no i przekonywał. No i tam wiecie, no wychodzili różni ludzie i mówili, że no ja tutaj tam proponuję. Nie korzystasz z Tisafter? Musisz przemyśleć. Zacząć się śmiać, albo nie, że Bosak, że on jest moim kolegą od 17 lat i my się bardzo lubimy. Super. Jak sala na studiach? No wiem, mi też się kojarzy. Ktoś mówi o tych swoich ludziach i tak dalej. Nie, no spoko, nie? Przychodzisz, siedzisz. Sytuacje, rzeczy, nie? Kościelnik tam powiedział też fajnego. No i wyszedł ten, który przedstawiał Witek. I okazało się, że był to Jarosław Kaczyński. No Jarosław Kaczyński w swoim stylu wyszedł na mównicę, tak Witek powiedział coś tam, po czym zaczął atakować opozycję i to tak mega srogo, nie? Czy tak mocno zaczął atakować opozycję, że my aż zwątpiliśmy, czy on chce, żeby oni ją wybrali, bo wiecie, no to jest dziwna strategia. Ty, a on przypadkiem nie chciał podkupić paru posłów, to teraz chyba już mu nie wejdzie ten plan. Sytuacje, kiedy są spiny, nie? I macie takie wrażenie, że mogą wam nie przepchnąć, ale może nie będą chcieli robić afery, może chcą być tacy fajni no, pierwszego dnia, bo tak tylko opozycja grała, że jest taka, wiecie, bardzo pogodzimy się, będzie super i tak dalej. Oczywiście twardo trzeba rozliczyć PiS, ale jak jednocześnie z tej sporów koniec wojną polsko-polską. Co jest napisane? Mogłoby się wydać, że może dałoby się jakoś ugrać, żeby ta Witek przeszła, ale Kaczyński tak poleciał, że jakby w sensie już nie było szans po tym. Co powiedział N-Worda? Przepraszam. Podpisała rozbiór Polski, czy tam sprzedanie Polski, czy zlikwidowanie Polski, już nie pamiętamy. Ale powiedział naprawdę po bandzie. To było ciekawym kontrastem, bo do tego momentu na razie wszyscy jeszcze byli tacy relatywnie uśmiechnięci i weseli, tacy wiecie, mini. Taka narracja była gdzieś tam pokazywana i była trzymana. Z wyjątkiem Brauna może, który wjechał w Witek jeszcze wcześniej, przy tym pierwszym wybieraniu między Witek a Hołownią, ale to był Braun, nie? Więc wszyscy tak trochę założyli, że jakby to Braun, no więc jakby trochę co innego. A Kaczyński tak wjeżdżający bezpośrednio, że wiecie, wy opozycji jesteście tacy, tacy i tacy. Ty wyobraź sobie, że te wszystkie dymy się dzieją, a w tym czasie Korwin siedzi w domu przed telewizorem i to ogląda, bo nie jest w Sejmie pierwszy raz. Było ciekawe. No i skończyło się na tym, że Witek nie dostała poparcia i PiS na ten moment nie ma wicemarszałka. Pierwszy? Dobra, setny, nie wiem. On jest od początku w dupę trzeciej RP w rządzie.
tam w Sejmie. Nie wiem już ile razy była, ile nie był. No on ma 200 lat. I oczywiście, teoretycznie teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że raczej miejsce będzie dla nich trzymane. Piję herbaty, 3 kilo cukru. Jak zbierzecie, no to spoko, ale jak Witek to nie. Tym wszystkim, nas najbardziej fascynuje gra polityczna Jarosława Kaczyńskiego. Nie? No bo Jarosław Kaczyński tak naprawdę wyszedł i powiedział, słuchajcie, my chcemy Witek, wy nam nie będziecie mówić, kogo my możemy sobie mieć jako wicemarszałka, my chcemy Witek. Opozycja powiedziała, nie, nie będziecie mieli Witek. A Jarosław Kaczyński powiedział trochę, tak wiecie, jakby tutaj zagrał ostro i powiedział, tak, nie dacie nam Witek, to my... Tak, David, to my... No. To my nie będziemy mieli w ogóle wicemarszałka. I co by wtedy zrobić? Jakby no i opozycja stwierdziła, że w sumie to nic, jakby to wasza sprawa, to wy sobie robicie problem, nie my tak naprawdę, jakby wiecie, jesteśmy okej z tym. Się obrazili i stwierdzili, okej, dobra, trudno, będzie Witek. No i nie było Witek, no i teraz sobie zobaczymy, co zrobią. Istnieje jakaś tam szansa, wydaje nam się, że jest możliwym, że może Jarosław Kaczyński nie chciał, żeby Witek wygrała i żeby się dostała, bo może to jest część budowania legendy PiSu i skradzionych wyborów i pokazania, patrzcie, opozycja jest zła, oni nie szanują demokracji, nie chcą to nadać wicemarszałka, przecież jakby nie wiem, za naszych czasów to oni mieli wicemarszałka. Ty masz takie coś? Pokaż. Co to jest? Gdzie takie coś dają? Więc o co wam chodzi? Jest to możliwe, ale jakieś takie dziwne i ciężko to kupić, nawet na zasadzie tego, że wiecie, no PiS głosował w ogóle przeciwko chyba, nie wiem czy wszystkim, ale większości marszałków, którzy byli proponowani wcześniej, więc oni jakby też mieli tego vibe'u, że no nie no, to jest wasz wybór, więc głosujemy na kogoś od was też na spokojnie, tylko głosowali przeciw. Nie rozumiem, jak to się ma udać. No ale dobra, no śmiesznie, na wycieczce? W każdym razie. Więc w tym segmencie ja marszałka nie dostała, Bosak dostał, więc Konfederacja jest pewnie szczęśliwa. I jakoś tam wiecie, no wysokie standardy, prawda, demokracja. Ja miałem wycieczkę tylko do sądu na rozprawę jakiegoś oprycha i oglądaliśmy. Go. Takie creepy to było, bo on stał tam i mówił zeznania i się na nas gapił i tak wiesz, tak nie wiedziałeś, czy się na niego patrzeć, czy nie. Bo jeszcze cię zapamięta i cię dopadnie, nie? Wiesz o co chodzi? To było w gimnazjum chyba. Wszystko super, lepi się, lepiej się tak. Zobaczymy jak długo ona potrwa. Z innych imp to wicemarszałka Senatu w ogóle. Ale w Łodzi to chyba normalne, no pokazałem ci jak skończysz pewnie po szkole. PiS? Tam poszło w ogóle coś zupełnie innego, po prostu kandydat PiSu tam dostał oskarżenie, że on kiedyś obrażał posłów, dostał sobie jakąś naganę, dlatego nie można było się zgodzić, żeby on był marszałkiem. To już bardziej naciągana teoria, ale też jakaś jest, więc powiedzmy, że jakoś to zgrywa z tym, że trochę dziwnie. Po tym wszystkim Morawiecki oficjalnie pojechał do pana prezydenta i pan prezydent ja nie miałem takiej wycieczki. No i Morawiecki jest teraz oficjalnie premierem. Zobaczymy jak długo, no myślimy, że nie dłużej niż 14 dni, może 13, jeśli nie będzie chciał wygłaszać expose, skoro już jedno wygłosił, to w sumie po co się męczyć, prawda? A najciekawszym elementem zostaną dla nas teraz... Czyli co, dwa tygodnie i oni dadzą Tuska i ile musi minąć, żeby ten był premierem? To on najwcześniej będzie premierem w grudniu, Tusk. Jeżeli w ogóle on będzie, ale pewnie ta. Te ustawy od Konfederacji i Lewicy, bo one będą pierwszym robieniem polityki w tym nowym rządzie i zobaczymy jak te siły w parlamencie gdzieś tam będą się ścierać i będą ze sobą współgrać. Jeśli wy też i chcecie wiedzieć co się będzie działo w Polsce, zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło. Sejmowa stołówka, dobre jedzenie tam mają. Polecamy, a tego wszystkiego nasz Patronite, zerknijcie tam jeśli chcecie. Fajne, fajne, daję linkę, dobra, wszystko wiem co się dzieje, czyli nic nie rozumiem, dzięki. Blank Beats Production. HUSARIA! Mamy znowu szansę przejąć Europę!